Tysiące protestujących kobiet z tabliczkami "Aborcja tak" wyszły na ulice polskich miast. Choć scenariusz znany z 2020 roku, to przyszedł czas na powtórkę. Wszystko za sprawą odrzuconego projektu ustawy mającego na celu dekryminalizację przerwania ciąży. Dziś aktywistki z naszego regionu przesłały premierowi własnoręcznie podpisane kartki z osobistym przekazem. Karolina Komada. Nie cichną echa po głosowaniu w Sejmie w piątek 12 lipca. Po głośnych zapewnieniach koalicji 15 października Sejm nie uchwalił nowelizacji kodeksu karnego, w której przewidziano częściową depenalizację, usuwając przestępstwo pomocy w aborcji. Kobiety w całym kraju ponownie wyszły na ulicę. Jedyna różnica między tym, co dzieje się dziś, a 4 lata temu, to zamiana na plakatach PiS na PSL. Macie na rękach krew waszych żon, sióstr, córek. Aborcja bez ograniczeń. Oddajcie nam nasze prawa. Matka dwojga dzieci. Jestem mamą 2 dorosłych córek. Chcę, żeby żyły w Polsce, żeby budowały tu swoje życie, były bezpieczne w swoich wyborach. Wychowałam je na patriotki, nie każcie im wyjeżdżać. Wolę zajść w ciążę poza granicami Polski, bo w razie czego tam mi pomogą. Takich haseł jest więcej i w większości kierowane są do szefa PSL. PSL tak naprawdę uwalił projekt ustawy dekryminalizującej pomoc w aborcji i ponadto podpisywałyśmy jako kobiety odezwę do Tuska i Koalicji Obywatelskiej, żeby dowieźli swoją obietnicę wyborczą. Oględnie powiem, że jesteśmy wyjątkowo rozczarowane, znaczy jesteśmy naprawdę wściekłe, jesteśmy zawiedzione. Część z kobiet, które były wczoraj na stoisku, podpisywały i odezwę i pocztówki, to są kobiety, które głosowały na Koalicję Obywatelską i ich rozczarowanie jest pewnie tym większe. Kobiety głosowały na Koalicję Obywatelską, która w swoich 100 konkretach na 100 dni zawarła punkt dotyczący bezpiecznej i legalnej aborcji do 12 tygodnia ciąży. 100 dni minęło w marcu, a ustawy nie ma. Źle się z tym bardzo czuję, że nie znalazłem argumentów, które przekonałyby tych wszystkich, którzy zagłosowali inaczej niż ja. Znaczy, jako człowiek mam w tym sensie czyste sumienie, że robię wszystko, żeby to piekło kobiet, to symboliczne, a czasami niestety prawdziwe, żeby zniknęło, żeby w Polsce kobiety czuły się jak podmiotowo, jak wolni ludzie. Więc oczywiście ja czuję się odpowiedzialny za całość rzeczy, jakie się dzieją dzisiaj w kraju. I prędko sytuacja w kraju się nie zmieni, choć klub Lewicy zamierza dotrzymać słowa. Cel jest oczywisty. Legalna, bezpłatna, dostępna aborcja do 12 tygodnia ciąży. I to jest cel, który mówimy, zgłaszamy i do którego konsekwentnie dążymy. Droga do tego celu to dekryminalizacja przerywania ciąży. Dlatego zdecydowaliśmy się jako klub Lewicy, tak jak mówi pan premier, złożyć po raz kolejny ten projekt, bo będziemy walczyć do skutku, bo nie będziemy składać parasolek i będziemy dążyć do tego, co jest europejskim standardem. Standard, który według PSL i Trzeciej Drogi polegałby na przywróceniu zasad sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego i rozpisaniu referendum.